dzieci mamy, jak jeżdżę po świecie. Ale dyrektor, nie, nie. Ja jestem z Poznania, już mam dwójkę. Jacka i Agata. Jacek i Agata chodzą do przedszkola w Poznaniu do starszaków. One przyjechały ze mną, ale jak ja krzyknę, Jacek, Agatko, przyjdźcie, to one nie usłyszą. Musicie mi pomóc. Znaczy cztery. Jacek, Agatko, pojawcie się. Trzy, cztery. Idą? Nie. Co? Ej! Gdzie one są? O! Przepraszam, one od samego początku tu położyły się i leżą na stole. Zaraz wam ich pokażę. Tu na prawej stronie jest Agatka, a tutaj jest Jacek. Podobny do tatusia? Jacek, prawda? Ale wyobraźcie sobie, że jeszcze niedawno ja te takie dzieci, ten numer czarodziejski robiłem z dzieciami żywymi, z takimi malutkimi, a tutaj kochani się. Ale jak wychodzimy do przedszkola, to panie dyrektorze, wasze pani miały pretensje, kiedy ja tutaj pychałem do tych futerałów, że jest to męczenie dzieci. Jacka jak pchałem co chwilę mu uszy oberwałem, to ja sobie zrobiłem dzieci drewniane. Ale one są tak fantastyczne, wystarczy, że ich przyjaciel Chico Fico Romantico, Coco Popotentko, ulubieniec zwierząt i publiczności, pika do śmiechu, zrobi taki czarodziejski sygnał, uwaga. To te moje dzieci tutaj na tym stole będą skakały, zamieniały się z miejsca na miejsce, tak jak ja sobie życzę. Chcecie zobaczyć? Uwaga! Jacek do futerału. Agatę również, żeby nam to nie przeszkadzało, odstawimy. Uwaga, czarodziejski sygnał. I widzieliście, jak dzieci wrunęły? Tutaj, gdzie był Jacek, jest kto? Agata. A, Kaśka, jaka mądra. A gdzie była Agata, jest kto? Jacek. No wy wszystko wiecie. Uwaga, nie będę żaden czarodziej na świecie, kiedy ja to nie dam znów z powrotem. Uwaga, czarodziejski sygnał. Faranduli, farandurla. I widzieliście, jak znowu wrunęły? Proszę bardzo. Agatka i Jacek. Ha! Tak samo. Co wam się nie podoba? Bo jest za wiele. A przepraszam. Przecież ja nie jestem oszust. Ja wam nie pokazałem, jak te dzieci się zamieniają. Uwaga. Jacek damy do futerału. I Agatkę również. I teraz zobaczcie. Futerał Agatki jest z przodu i z tyłu taki sam. To jest z tego powodu, by się poznało, gdzie Jacek, gdzie Agatka. Uwaga, u Jacka, proszę bardzo, z przodu, z tyłu jest taki sam. To jest z tego powodu, by się poznało, gdzie Jacek, gdzie Agatka. Uwaga, czarodziejski sygnał. I widzieliście, jak to znowu frunęło? No ja nie, no proszę bardzo, Jacek i Agatka. A co ci się nie podoba? Co mam zrobić? Co? To ja mam się przekręcić? Dzieci mam przekręcić? No proszę bardzo, Agatka, damy do futerału. Jacusia również. I zobaczcie, żebyście mieli, że ja oszukuję. Proszę, futerał jest z przodu i z tyłu taki sam. To jest z tego powodu, by się poznało, gdzie Jacek, gdzie Agatka. Uwaga, Agatka z przodu, Agatka z tyłu. Co tam pokazujesz z tyłu? Co tam jest? Proszę bardzo, chodź. A widzieliście, jak frunęły? Tak! To Dzidek, ty przeciwko mnie, Marcel, zobacz, to przecież znowu jest Agatka. Frunęły! I jak, no i co? Frunęły! Się! Co wam się nie podoba? Obróciły się! Ja mam się obrócić? Ja! Dzieci? Tak! Chodź do gadułka, chodź do tutaj do mnie, chodź Kaśka tutaj, jak masz na imię? Majka? No chodź Majeczka do mnie, bo tak cały czas tam już gadasz. Ta malutka też tam do cioci pokazuje na górę. Majeczka, chodź tutaj. Chodź tutaj, staj koło mnie, witam cię. Cześć. Jak masz na imię? Ale uśmiechnij się. Dobra. Majeczka, słuchaj. Te dzieci stoją jak. Tak, co mam zrobić? Jak je mam odwrócić? Pokaż mi. No odwróć, jak mam je odwrócić? Same się odwróciły. No. A na mnie, on mówi, że mam odwrócić jak? No one stoją tak, jak mam je odwrócić? Pokaż. Odwróć się, no. Tak. Tak? Tak. Jeszcze raz. No, one stoją jak do przodu. Tak i odwróć się, pokaż jak. Ale dzieci nie chcą, żebym ja odwracał. Chcemy! Chcę!
Jacek z tyłu jest Agata, gdzie Agata z tyłu Jacek? Tak! Ty też tak myślisz? No właśnie rację!